Siema! Słuchajcie, dzisiaj znowu zagramy sobie w Pet Simulator X. Nowy update, słuchajcie, Pixel Update. I dzisiaj sobie troszeczkę pootwieramy. Na samym starcie pamiętajcie, łapka, komentarzyk, sobie lecimy tutaj do 300 subów. Odcineczki z peta pojawiają się codziennie, także no będzie tych odcineczków dużo. Słuchajcie, dzisiaj sobie tak jak ostatnio otwieraliśmy przez 9 godzin, tak sobie dzisiaj otworzymy na hita bardzo dużo skrzyneczek i spróbujemy w końcu tego kotka dopnąć, bo jest mega, mega piękny i cudowny. No naprawdę, ten kotek, ten Huge Pixel Cat, jeszcze widziałem, widz mi jeden wysłał, bo mówiłem, jeżeli ktoś z was ma Huge Pixel Cata albo jednego z tych, napiszcie mi na Discordzie, fajnie jakbyście, jakbyśmy nagrali jakiś odcineczek z tym i mielibyśmy fajny kontencie, słuchajcie. Dodatkowo fajnie by było też, jakbyśmy sami go trafili. Także przejdźmy sobie na razie do... najpierw przejdźmy sobie do Dark Techu, bo słuchajcie, w międzyczasie, pomiędzy odcinkami sobie ustawiłem kolejne peciszki. Czy są one gotowe? Są one gotowe. Mamy dwa nowe i mamy już w tym momencie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem Dark Matter. Jednego mamy nawet super teamworkiem. No niestety wszystkie są na magnecie albo glitteringu. Wszystkie. Ja pierdzielę, to jest taki pech. Taki straszny pech. Zobaczcie, wszystkie. Tutaj mamy na przykład Rainbow Coins 5. Tutaj super teamwork. Tutaj super teamwork royalki. Tutaj royalty Rainbow Coins. No po prostu genialne te peciszki, ale wszystkie Dark Matter mamy na glitteringu albo na czymś takim, także no smutek trochę, smutek. Dodatkowo jeszcze prezenciki sobie odbierzmy, nie wszystkie, bo tutaj za godzinę aż będzie, także dzisiaj nie odbierzemy sobie tych prezencików, ale głośno one są. Wow, wow, wow. I Free Gifts Mastery, to miłe w sumie. Odebrane, słuchajcie, prezenciki, wszystko git, wszystko super. To teraz sobie możemy w teraz będą boosty mi się łapać, ja nie mogę. Dobra, przejdźmy sobie do tej mapki Pixel Forest. Najpierw sobie pójdziemy na ostatnią w sumie mapkę, a to możemy się tepnąć na Pixel Vault, bo chcę przestać ten team, jak on rozwala tą skrzynkę. No bo wiecie, mamy już ten teamek zrobiony mniej więcej. No zostało ile raz? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Czyli tyle, ile mamy plus 1, żeby zdobyć full skład właśnie tych Pixel Demonów. To bo jeszcze mamy Huge Pety. Huge Pety sobie zostawiamy, żeby po prostu nam dodatkowo dawały, bo Huge Pety są mega OP, także bardzo się cieszę. Zobaczmy, jak to rozwala się aktualnie. No jest średnio, bym powiedział, jest cały czas średnio, no przydałyby się te pety lepsze, dlatego dzisiaj sobie pootwieramy te myfikalki, no i może Huge'a, no ale wątpię w tego Huge'a bardzo, bardzo, ale to bardzo wątpię w tego Huge'a, no ale no może się uda, słuchajcie, zawsze to jest tak, że wątpię, że trafię, a może trafię właśnie, także jakaś tam szansa jest, że trafię, już widziałem, jak ludzie trafiają, w ogóle, o właśnie, pójdziemy sobie jeszcze na shop, jak rozwalimy tą skrzynkę i sprawdzimy, bo da się, mówiliście, że w pet indeksie możesz na żywo przeglądać, ile jest danych petów, także sobie to sprawdzimy, ile jest właśnie tych petów, tych Huge Pony. On jest tak piękny, ten Huge Pony. Jest Huge Stormwolf, to go w ogóle nie widziałem nigdzie, żeby ktokolwiek wstawił. No i jeszcze jest przecież nasz tutaj Huge Pixel Cat, którego możemy zdobyć z jajuszka, także fajnie byłoby zdobyć. No bardzo mi się cieszył. Kurde, patrzcie, jak to wolno leci, naprawdę. Ja nie wiem, no strasznie wolno to leci. No my z 2 minuty rozwalamy taką skrzynię, no musimy te pety lepsze zdobyć. No niestety największym problemem jest to, że my mamy że mamy właśnie wszystkie pety z glitteringiem, zero royalty. No także to jest peszek, to jest straszny peszek. Może dzisiaj sobie też sprawdziłem banki od widzów. Może tam jakiś widz coś rzucił, zobaczymy. No bo na pewno po ostatnim odcinku, słuchajcie, gdzie dzisiaj mieliśmy odcinek, gdzie tam otworzyliśmy te banki, tak wiecie, na szybko już teraz otwieram. Już nie robię odcinków tylko z banków, no bo to jest taki, no nie chce mi się, kurde, bo tam głównie widzowie proszą o pety. Ja petów też za dużo teraz nie mam. Gdyby nie zdefili tego sposobu, to bym pewnie miał i bym dawał widzom, a tak to nie mam. Gemów też nie mam. Kto coś tam chce, to mi da, to ja się bardzo wtedy cieszę, bo to zawsze, wiecie, łatwiej wtedy progresikować z lepszymi peciszkami i tak dalej. 500 tysięcy, no kurde, no powiem wam, tak średnio najeżdża, tak średnio najeżdża, tą skrzynkę rozwalamy. Jakby nie czuję kompletnie tego rozwalania tej skrzynki. Takie trochę, no chyba będę musiał te sejfy nawalać, bo zebraliśmy sobie 16, no w tym momencie zaraz będzie 16 miliardów tutaj coinów, tych rainbow, więc będziemy sobie otwierać. No i kurde, tak
tak szczerze wam powiem, no nie podoba mi się to, nie podoba mi się to. Tepety trzeba full zrobić, full trzeba je zrobić. Update jest duży, naprawdę jest duży, bo wy też mówiliście, że a ten update to ja już skończyłem. Nie skończyłeś, mordo, jak nie masz full eku huge pixel cutów. Zobaczmy sobie właśnie te huge pixel cuty. Strasznie mnie to interesuje, jak to wygląda w tym momencie. Proszę mi tu pokazać, siemano. I mamy tutaj, dobra, mamy pety. Jak znajdziemy sobie, to mamy na przykład dragona, którego ma 40 milionów osób. Tego ma 33,9. W sensie jest tyle petów złapanych. 4,3 miliona. Tutaj tych 404 demonów też jest w hole. I zobaczmy sobie w takim razie, gdzie są to. O, są. Huge dog, huge cat, dobra. Czemu nie pokazuje? Huge forest wyvern, huge gargoyle. Huge pixel cat 117. Ojejku. Huge pony i huge storm agony nie pokazuje. 2025 huge pumpkin cutów. Nie wiem, jakim cudem jest ich więcej niż było, no bo przecież 2700 jest huge hack cutów? Gdzie one się podziały? No i 21 tysięcy tych, ale to się nie ma co dziwić akurat. Czemu huge lucky cutów nie pokazuje? Ej, kompletnie nie pokazuje. Zobaczcie, nawet jak ja mam huge lucky cuta, tego nie pokazuje, ile ich jest. A huge cupcake'ów już pokazuje, że jest 9 tysięcy. O co chodzi? LOL, dziwne, strasznie dziwne, w sensie, zastanawia mnie to trochę, zastanawia, ale dobra, w takim razie przejdźmy, o, tej karolka kraftuje, to jej nie będę przeszkadzał, przejdźmy sobie do Pixel Forest i słuchajcie, pootwierajmy, no bo nie ma innej opcji, jak nie złapać tych peciszków. Mamy aktualnie miejsce, mamy dużo miejsca, słuchajcie, pootwierajmy troszeczkę, myk. No i wiecie co, ja muszę to ściszyć, bo to będzie bardzo dużo legendarek, bardzo dużo legendarek. No, o legendarki się nie boję, ale fajnie, że ten Magic X zaczął działać znowu. No i Pixel Demon, pierwszy mythical po trzech otwarciach, to mi się podoba. Musimy ich nafarmić bardzo, ale to bardzo, bardzo dużo, no bo one się przydadzą, tak? One się przydadzą. Sobie pootwieramy troszkę, coś tam porobimy, sobie potem pootwieramy. No słuchajcie, trzeba troszkę pootwierać, no bo kurde, trzeba progresować, naprawdę. Ten update zmusza tak bardzo do progresu, że ja nie wiem, no bo tych petów trzeba zejść full. Ej, coś ładnie dzisiaj dropią. Wczoraj jak nagrywałem, chyba znowu była jakaś poprawka? Wczoraj jak nagrywałem dla nas odcinek przecież, od razu po update'cie, to dropiły zarąbiście, a potem przestały dropić. A teraz już dwa? No trzy? Nie wiem, może naprawili coś. Ja nie wiem. No pff. Ej, naprawdę, chyba coś się poprawiło, słuchajcie. Bo tak fajnie dropią. Chyba, że teraz będzie jakiś lag godzinny. Chyba będzie lag godzinny i teraz się będą dropić. Ej, cały czas mi leci to samo jajko, zobaczcie. Cały czas są dwa te i jeden slime. No i dobra, mamy kolejnego Pixel Demona. Już mamy piątego Pixel Demona w takim razie. No jest całkiem świeżo, powiem. Całkiem świeżo, także mi to nie przeszkadza, że one lecą. Bo możemy sobie niedługo zrobić właśnie full secik. Na przykład możemy dostać Rainbow Pixel Demona. Let's go! Ej, fajny by był Game Pass. Trochę by było pay, ja wiem. Gdyby dało się Dark Matter dropnąć. On by nie kosztował 10 Robuxów, ale bym go kupił. Kupiłbym go, bo to by było mega OP. Jakby tak samo jak Rainbowy wypadały właśnie Dark Matter. To by było przesranie OP. Naprawdę, to by było tak gigantycznie OP. No ale te Pixel Demony, ej, te Pixel Demony wracają, serio. Pixel Demony wracają do... Równowaga w świecie, słuchajcie, wyrównana. Pixel Demony wróciły do żywych, bo lecą bardzo ładnie. Ej, no w sensie, no dobra, no wtedy leciały sekundę i to po trzy nawet. Także no to samo co poprzednio to nie ma, ale jest tak całkiem okej, myślę. Myślę, no Golden Pixel Demon, witam serdecznie. No kurde, muszę sobie dzisiaj pofarmić trochę kaskę. I musimy sobie znowu jakąś nockę otwierania zawalić. Trzeba będzie teraz te nocki otwierania walić, a będę robił oczywiście takie sprawozdania z otwierania tych petów. I liczę, że może w końcu wypali ten huge cut. Naprawdę, ja liczę o to, że on może wypaść, no bo kurde, no komuś już wypadł, tak? Tam parę set osób ma, tam chyba 100 coś osób już ma tego kota, więc on na pewno wypada, na pewno da się go trafić, tylko no szansa jest bardzo, bardzo malutka, także no będziemy musieli potrejhardować, potwierać. Może w końcu wyleci, może w końcu się teraz los uśmiechnie i w końcu dropnę huge pixel cata. No bardzo, ja nie wiem, jak chcę zobaczyć sam swoją reakcję na huge cata. Nigdy nie dropnąłem, oprócz na jednym odcinku u Yoshiego, jak byłem na zastępstwie. Dziękuję, Pixel Demoniku, że jesteś. To dropnąłem z jajka premium, ale tak, to wiecie. No, to się zdarzyło dosyć nie na moim koncie.
No, to podstawowy problem, nie na moim koncie. Ale zobaczymy, może też, jeżeli chcielibyście odcinek, gdzie otwieramy te nowe jajka premium, to napiszcie komentarz jakiś, to otworzę z 5, 10, 15 albo więcej. Nie wiem, no nie chciałbym dużo wydawać na te jajka, bo one są mega, mega drogie, więc to tak do 10 obux to pewnie maksimum, bo szkoda by mi było bardzo. Nie będę ukrywał, że byłoby mi bardzo szkoda. Także no. Ale na razie powiem wam, Golden Pixel Wolf, spoczko, spoczko, podoba mnie się ten drop, podoba mnie się bardzo, tylko no więcej Myfikali albo chociaż ten, no tak chociaż jakby dropnął ten Huge Cut, to było okej. Nie, no tragedia jest z Huge Cutami, ale liczę cały czas, że jakby 100 coś na cały świat, gdy gra cały czas 400 tysięcy osób, to jest mało. No ale kurde, nie każdy też otwiera te jajka jak powalony. Większość nie otwiera jak powaleni. Myślę, że da się. Może poleci. Za niedługo. I w ogóle za 50 sekund będę musiał zrobić przerwę. Będę musiał otworzyć tą skrzynkę, gdzie jest Huge Cupcake. W sensie skrzynkę. Po prostu... O, Pixel Demon, dziękuję. Po prostu ten prezencik, ten koszyk. No nie najlepszy koszyk, ale steel koszyk. Dwa pod rząd! O kurde! Panie Pixel Demon, ja dziękuję bardzo. Bardzo ładnie. Nie no, serio, te Myfikale lecą spoczko. W sensie, jak się zostawi na parę godzin otwierania, to ma się całe kół po prostu tych Pixel Demonów. Więc no nie ma co marudzić. Nie ma co marudzić, one lecą bardzo dobrze. Także tylko się cieszyć, że one lecą bardzo dobrze. Szkoda, że nie ma takiego filtra w Auto Soja Petów, o kolejny Myfikal, że usuwa ci wszystkie zwykłe, ale wiecie, na przykład goldy i tak dalej zostawia, żeby te Magic X tylko działały. No bo tych Pixel Demonów jest za dużo czasami nawet i na przykład jakby się chciało zostawić na całą noc, żeby tylko na przykład Rainbow łapało, albo tylko goldy i Rainbowy, no to by było spoko, to by był mega spoko filt. Halo Pesto, jak słyszysz, to posłuchaj. No, mam Pixel Demona, ale zróbmy sobie chwilową przerwę i otwórzmy sobie właśnie tą skrzyneczkę naszą. Myk! Mam prezenciki! No i bardzo dobrze, dziękuję za buściki. Niestety, jak się już zauważyliście, to Huge Cupcake'a nie ma z nami. Niestety, jest tutaj, ale to tylko jeden od Karolinki. Dobra, słuchajcie, banki sobie zobaczmy. Co tam widzowie śmiesznego wysyłają? Pewnie Dipeta. Daj Rainbow Pixel Demon. No właśnie. Nie, no dobra, będę skipował, no bo ja nie mam tego dużo, więc wiecie, po prostu będę patrzył, co tam widzowie mają bardziej niż brał. Chyba, że ktoś na parę będzie chciał mi coś... Co to jest? 8 bilionów kosztuje! Co jest? Kurde, chłop, co ma? Myślałem, że to dla mnie. Nie no, please exclusive, nie no, kurde, ziomy, nie róbcie tak, zobaczmy sobie dalej. Tutaj jakiś taki szybki bank, więc sobie szybko tam nie zerkajmy za długo. Tutaj jakiś szybki bank, w ogóle typo co ma farmę tych z eventu, co sobie zostawił. Ishi, Dashpeta, Pixel Demona, no kurde, wiedziałem, że tak będzie, tak zawsze jest. O! Dla ciebie, Gemy, też dla ciebie. No, panie kopytko 271XD, jakie to jest kochane! O nie, no kurde, ale mi miło! No to weźmy, dziękuję pięknie, ale kochane! Nie ma, serduszko dla pana kopytko, kochane. Bardzo kochane, bo 200 milionów gemów to wiecie, to takie... Tak, no miło mi trochę, miło, bardzo mi miło w sumie. Nie wiedziałem, że taka osoba się trafi, szczerze, nie wiedziałem, że taka osoba się trafi, a jednak bardzo mi miło, panie kopytko, także pozdrawiam bardzo serdecznie. Gigakoksem jesteś, naprawdę, gigakoksem, bardzo mi milusio. Ja tak strasznie lubię, jak widzę, jest tacy kochani. O, jaką ktoś ma farmę, zobaczcie! Karolka weź, o to dla Karolki. Zobaczcie w ogóle, przejrzymy sobie, bo o to chodzi, żeby przejrzeć, co tam widzowie mają. Jak chcecie, słuchajcie, jeżeli chcecie pokazać, jakie macie pety, ja ich nie wezmę, spokojnie. Jeżeli nazwiecie je, żebym nie brał, to ja nie wezmę tych petów, spokojnie, jeżeli chcecie po prostu pokazać. No bo tutaj typo ma giga farmę petów. Także jeżeli chcecie też pokazać, możecie wysłać zaproszenia do banku. Ja bardzo chętnie przejrzę te banki na odcinku i tam sobie pogadamy, co ja? Myk, dobra. Tutaj ktoś... Boże, myślałem, że to jest Huge Pixel Cut. Ja nie mogę, jak się zdygałem. Mówię, co, typu ma 10 Huge Pixel Cutów? Co jest grane? Ej, tak się przez chwilę aż zająknąłem, co nie? Że co się dzieje właśnie? Zobaczcie w ogóle, jak szybko te zaproszenia wychodzą. Bo zobaczcie, przejrzymy wszystkie banki
I zobaczycie, jak po chwili będą już banki kolejne. To jest standard, dlatego jakby ja się starałem na, czasami poza odcinkiem też i sobie screenować, jeżeli ktoś mi coś fajnego da, tak spokojnie. Jeżeli na odcinku, znaczy na odcinku na pewno, jeżeli dasz mi coś fajnego widzu, spokojnie, to będziesz na odcinku, bo ja wiem, że wy chcecie, zazwyczaj jak coś dajecie, to fajnie było na odcinku, żebym pozdrowił. Także spokojnie, jak coś, jak przeglądam poza odcinkami, bo mam mega młyn, a też chcę oczyścić czasami przed odcinkiem, jak na przykład update wchodzi, to spokojnie, jak coś fajnego dostanę, to screenuję. Zanim wezmę, to screenuję, spokojnie, także będziecie tak czy siak na odcinku, nie stresujcie się, bo niektórzy mówią, a ty nie pokażesz mi, trochę smutno. Spokojnie, ja screenuję i zawsze pokazuję na odcinku, jeżeli ktoś mi coś fajnego da, to bardzo chętnie pokażę, jeżeli coś ukradnę, po prostu tak zabiorę se. Nie, no ja nie kradnę petów, spokojnie, nie jestem taki, ale no biorę, no czasami jak coś dajecie, no to wiecie, żeby to szybciej progresować. W ogóle, kurde, tak bardzo dużo jest takich banków standardowych. W ogóle, jakby dobrze, że mi wytłumaczyliście, bo ja się dawałem mega skamować. Co jest niżej, Jack, Oscar, Rossi? Co jest niżej? Chłopie, co ty masz to za kopalnię kontentu? Chłop, co na farmie u tego? Pety na indeks, w ogóle 1,3 biliona gemów. Co on tej pisze niżej? Halo? O co chodzi z tym niżej, bo ja nie wiem. Dla ciebie i gemy! O kurde, dobra, ja nie zauważyłem tego! Ej, to jest YouTuber! Ty, ale sobie promkę walnął! Nie, no to ja biorę, halo! Jak on sobie tej promkę walnął? Patrzcie, Motis i ty! No to macie YouTuba, ziomka! Nie, no tych nie będę brał, no bo jakby nie chcę brać tych petów, bo to są pewnie jego najlepsze. Tego wezmę, no bo one i tak często dropią. Gemy mi się bardzo przydadzą, także dziękuję pięknie, naprawdę. Motis i ty pozdrawiam, no pana YouTubera to aż... Kurde, kolegę po zawodzie to aż ciężko nie pozdrowić, dziękuję pięknie! Chłopcy, są reklamy, ale jaka dobra reklama, jeżeli chcecie takie reklamy robić sobie na odcinkach, to ja bardzo proszę, to mi się podoba taka reklama. Ja nie mogę, a tutaj chłop, jaki ma stare pety, w sensie nie, że słabe, no bo no są słabe, ale jakie, jejku, aż się przypominają czasy jakieś, patrzcie, tutaj było z Heaven, pamiętam openingi tych dziadów, jak się cieszyłem, że one lecą i tam był Angelus, najlepszy pet, kurde, ale stare czasy, ja nie mogę. Pamiętacie stare dobre czasy Pet Simulator? Chyba pamiętacie, no ciężko nie pamiętać starych dobrych czasów Pet Simulator. Dobra, już końcówka banków, sobie szybko przejrzyjmy. Mek, cyk, pek, szybko robimy. W ogóle nie mogę z tego, jak typa sobie reklamę zrobił fajnie. Co to jest w ogóle? Ale bym chciał to wziąć od Pieretka, ale Pieretek nie ma żadnych petów z napisem, więc nie będę mu brał. Pewnie sobie, wiecie, odkłada w banku, żeby mu tam rosło, więc nie bierzemy oczywiście. Ale bym chciał mu to wziąć. Bardzo bym chciał to wziąć, nie będę ukrywał. Ojku. Ale w ogóle, kurde, stare dobre czasy. Dla mnie najlepszy moment peta to był chyba Fantasy World. Chyba Fantasy World był najlepszy. Nie wiem, jak dla was. Napiszcie w komentarzu w ogóle, jak dla was to wygląda. Czy Fantasy World był najlepszy, w sensie te update'y? O kurde, chłop, co ma tutaj Dark Materies eventu świątecznego. No, czy jaki był dla was najlepszy moment peta? Dla mnie, tak jak mówię, to był właśnie ten. Co ja powiedziałem? A, Fantasy World. No tak, Fantasy World. To był taki moment, kiedy najfajniej się bawiliśmy wszyscy chyba z YouTubera. Bo tam były co chwilę update'y i tak dalej. No fajnie było, fajnie, naprawdę. Co tydzień był wtedy update chyba. To wtedy był ten moment, kiedy prestem przez chwilę dał co tydzień. Nowego proszę, bla. Dziękuję i patrzcie w ogóle. No invite, zaraz zobaczycie, jak będziemy sobie otwierać. W ogóle dostaliśmy tego imboła, to bardzo miłe jest, że dostaliśmy tego imboła. W ogóle wypadł mi też... Czekajcie, gdzie jest ten, co mi wypadł? Bo tydzień mi wypadł ziomal. Glittering siła 5, super teamwork, okej. Magnet siła 3, rainbow 5. Kurde, czekajcie, to jest drugi rainbow 5, czy mi się po prostu pomyliło? Chyba mi się pomyliło, dobra, nieważne. Słuchajcie, wracamy do otwierania, tak jak mówiłem. Trzeba peciszki otwierać. Ja muszę, bo muszę zejść fulla tych rainbow, tak, dark matter. Właśnie to jest problem, czy nie rainbow, a dark matter trzeba zrobić. To jest największy problem. Ciekawe, zastanawiam mnie, możecie też napisać. Czy myślicie, że Preston da nową klasę jakby rzadkości, co ja gadam,
nie rzadkości, tylko tego, że wiecie, że po Dark Matter coś, na przykład potrzebujecie 6 Dark Matter petów, żeby zejść na przykład jeszcze cięższe do zdobycia pety. Jeżeli tak, to się zdziwię trochę. Już tak, jakby on ma całą prawą stronę ekranu wolną na coiny, więc jeszcze tych coinów będzie pewnie 10 rodzajów, albo będzie nowy pet. To też jest możliwe, bo Peston chyba pracuje nad nowym tyrem. Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale coś tam pracował. Powiem tak, Pixel Demony lecą fajnie. Pixel Demony są super. Także ja z Pixel Demonów się cieszę na razie i to bardzo, bo one są super i lecą zarąbiście, więc sobie na razie farmimy. Ale zastanawiam się, czy Preston będzie się jeszcze skupiał tak bardzo na Pet Simulator, czy ten nowy typ sobie wpompuje. To mnie bardzo zastanawia, bo wiem, że pracuje nad nowym tyłem, dlatego są rzadziej update'y, ale zastanawiam się, czy właśnie Pet będzie dalej tak mocno rozwijany. Znaczy mocno, no już teraz rzadziej, raz na 3 tygodnie za update, słuchajcie, raz na miesiąc. Także no... No trzeba czekać na te update'y, trzeba czekać, ale jest co robić w tym update'cie, to tyle dobrze, są 4 nowe mapy, słuchajcie, są właśnie ten huge pet do zdobycia, także jest co robić, jest o czym walczyć, to jest najważniejsze, że możemy sobie, wiecie, grać, otwierać te pety i po prostu próbować zdobyć tego, tego huge cata, za darmo w sumie, bo nie potrzebujecie mieć żadnego game passa i tak dalej, żeby zdobyć, ba, chyba nawet game passy przeszkadzają, to jest właśnie ciekawa rzecz, którą do tej pory nie jest rozwiązana. Mianowicie, najwięcej graczy, którzy dropią, to są casuale, które sobie wchodzą do gry, odpalają peta, nie mają żadnych boostów kupionych, nie mają żadnych game passów, otwierają sobie jajko i sobie dropią. I się zastanawiam bardzo, i często tak jest w przypadku widzów, którzy nie mają nawet game passów i tak dalej, oni do mnie piszą, siema mam, nie kupiłem, tylko dropnąłem. I pokazują mi, jak dropnęli, że na czacie jest komunikat i mają tego peta i na przykład mi pokazują go na odcinek. To jest dla mnie mega zastanawiające, czy tak jest naprawdę, że po prostu leci ten pet osobom, które nie mają właśnie tych game passów? To by było troszkę nie fair. To by było troszkę nie fair, ale no, mi się zdaje, że nie ma jakiejś podwyższonej szansy, albo właśnie, o, Golden Pixel Demon, fajnie, że jakby ta szansa jest taka sama po prostu, ale że nam częściej lecą jakby te myfikale i tak nie zauważamy, a oni otwierają, dropią cały czas jakieś pixel pink slimy i nagle dropi im huge, nie wiem, w sensie, kurde, 100 coś osób od wczoraj ma tego peta, co ja? To jest najdziwniejsze, że to jest od wczoraj, wiecie, jedna nocka i 100 coś osób już dropnęło tego peta, także to mnie zastanawia. Kiedy ja dropnę tego huge pixel cata, jakiegokolwiek huge cata z jajka? To mnie zastanawia, bo ja naprawdę dużo tych jajek otwieram jak na youtuberów. Mało youtuberów tak farmi jajka jak powoleni. To mnie zastanawia, kiedy on dropnie? Nie wiem. Wiem, że bardzo dużo osób robiło sobie po 10 kont na TechWorldzie, żeby tam huge hacked cata dropnąć. No niestety, słuchajcie, mi się nie udało. Ja nie robiłem sobie 10 kont, ja otwieram na jednym, ale teraz sobie możemy zobaczyć, czy nam się uda właśnie dropnąć tutaj tego ziomeczka, huge pixel cata. To bardzo bym chciał nafarmić dużo coinów, wiecie, dosłownie tryliony tych coinów, żeby móc sobie na spokojnie zostawić na przykład na 2 dni, nie wiem, na laptopie jakimś czy coś i żeby 2 dni mi farmiło, to by było zarąbiste. To było super wtedy, naprawdę. Może sobie zrobię. Ej, napiszcie, czy byście chcieli drugie konto, żebym zrobił, kupił wszystkie game passy i tam tylko otwierał, na przykład przez całą jedną nową aktualizację, jakby kolejna wyszła, przygotował to konto, pety załatwił tam i wiecie, i farmił coiny i wyszłaby nowa aktualka z nowym huge petem i przez cały update do kolejnego otwierał tylko jajka, na przykład jakimś laptopie w domu czy coś. Ej, napiszcie mi, to by było zarąbiste chyba, co je? Tak cały czas otwierać jajka, po prostu otwierasz jajka, cały czas. Bez przerwy. Ej, to było super. Ej, napiszcie, czy byście chcieli. No kurde. Tak sobie teraz wykminiłem, żeby stestować, czy to tak działa, czy to tak nie działa, że lecą te coiny i tak dalej. Coiny, co ja gadam? Że lecą właśnie te wszystkie rzeczy. Pet. Czy leci pet? Huge pet. Tak, nie wszystkie rzeczy, tylko huge pet. Zagubiłem się w tym, co gadałem. Dobra, zobaczmy sobie teraz, tylko jeszcze jedno jajko. O. Dzięki. Zobaczmy sobie, ile tych zaproszeń. Zobaczcie, patrzcie, ile tych zaproszeń przyszło. Dwa instant. Chwilę temu sprawdziliśmy banki. Już 2 zaproszenia, to już sobie sprawdźmy je od razu. Myk. I ja szczerze, jak tak cały dzień sobie na przykład w peta bym pokrał, no to bym tych zaproszeń 10 razy otworzył. Całkowicie tak. O, i Pixel Demon, bardzo miło. Także no naprawdę, tych zaproszeń od was jest serio, gigantycznie dużo tych zaproszeń. Żeby w ogóle, wiecie, wszystkie tak odczytywać, to bym musiał cały dzień siedzieć na pecie i cały dzień sprawdzać wszystko, bo naprawdę tego jest tak w cholerę. Także nie dziwcie się czasami, że właśnie nie możecie wysłać zaproszenia, bo jest full. No ale no, kurde, to no jest grubo z tymi zaproszeniami, no. Jest mega grubo.
jeżeli chodzi o to. Dobra, Rainbow Pixel to tragedia, strategiczny drop. Golden Pixel Wolf, mech, no i tak je usuwam, więc... No ale Pixel Demonic to spoko, zobaczcie ile tego w ogóle poleciało. Bardzo dużo leci, no naprawdę, ej, na tle na przykład tego, co był w Dark Matter? W Tech Worldzie, co było to jajko. No to kurde, to o wiele częściej leci ten Pixel Demon. Nie wiem, no jakoś mi się to jajko bardziej widzi niż to hacked. Zhakowane, no te Pixel Demony lecą jak powalone. No trzeba będzie pootwierać, słuchajcie. Czekajcie na odcinek z większą ilością godzin niż 9. Bo dzisiaj był 9-godzinny opening, naprawdę całą noc zostawiłem komputer, się otwierało. No a teraz będziemy robić jakiś większy, no bo przydałoby. Tylko muszę kaskę na farmie, to jest najgorsze. To farmienie kasy jest najgorsze, słuchajcie. Naprawdę, bo samo otwieranie jest super, bo ja lubię czasami się patrzeć, a może to kotek poleci albo coś. No a ten... No a tak to wygląda, to tak, że no po prostu... No po prostu nie leci na razie. Jakieś w ogóle tipy. W ogóle pamiętacie? Te tipy się tutaj pojawiają. Po co? Jak już mamy wszystkie rzeczy. Nie ciekawe, czy da się to jakoś wyłączyć, czy nie. To jest też ciekawe. To jest taki... Można to przetestować w sumie. Dobra, ej. Mamy już troszkę nafarmione. Dostaliśmy 240 jajek. Zobaczcie, przez 240 jajek dostaliśmy tyle. Tego jest naprawdę w cholerę dużo. Serio, to otwieranie tutaj oddaje bardzo, bo w sumie nafarmiliśmy sobie, nie wiem, jakieś 10 minut otwierania, nafarmiliśmy sobie kolejnego Dark Matter Peta. Więc tak naprawdę przy dobrym wietrze idzie nafarmić w jeden dzień full Dark Matter, jeżeli by się ktoś postarał, a ja wracam, słuchajcie, do najważniejszego, czyli do farmienia. Dziękuję wam bardzo za oglądanie, pamiętajcie, łapka, komentarzyk, subik. No i co? No i teraz najważniejsze, siemano!